Cześć, witajcie na kanale Tylko Czytam. Ja mam na imię Monika i zapraszam dzisiaj na Bookshelf Tour 2021. Zaczniemy sobie tutaj od dołu, od tej półki. Tu jak widzicie prezentują się głównie albumy. Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że bardzo interesuję się starożytnym Egiptem. Prowadzę zresztą bloga Palcem po piasku, na którego Was serdecznie zapraszam. I tutaj bez zbędnego wymieniania widzicie albumy Tutanchamon, Egipt, Dolina Nilu, Skarby Egipskie, z National Geographic pierwsze trzy części albumu Historia, następnie Ośrodek Karta, Wojna o wolność 1920, Wielcy Władcy Starożytności i Podręczniki Historyczne. Tu jeszcze jest taka książka, którą Wam pokażę. Kupiłam niedawno w antykwariacie Od Narmera do Kleopatry François Dumas. To jest taka gruba książka, oczywiście o starożytnym Egipcie. Tu też jest Egipt, książki do angielskiego, Radek Kotarski inaczej, kurs prawa jazdy. Mamy następną półkę. Zacznę od tej strony. O Jezu, tak ciężko się jedną ręką wszystko pokazuje, ale oczywiście spróbuję. Stefan Kisielewski, reakcjonista, autobiografia intelektualna. Oczywiście część książek powtarza mi się z poprzednich bookshelf tourów. Roger Moorhouse, Polska 1939, pierwsi przeciw Hitlerowi, ale bardzo dużo książek zmieniło swoje domy. No i tutaj prezentują się te, które w tym roku goszczą na moich półkach. Parweniusz z rodowodem to jest biografia Tadeusza Dołęgi Mostowicza, czyli największego pisarza dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy. Służące do wszystkiego Joanna Kuciel-Frydryszak. Jasnowidz w salonie, czyli spirytyzm i paranormalność w Polsce międzywojennej. Dużo tutaj będzie książek z dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ też bardzo ten temat mnie interesuje. I dużo takich książek też kolekcjonuję. Stanisław Lem, bajki robotów. Następnie mamy Marcin Stachelski, Duchy czy Nieznana siła, też o dwudziestoleciu międzywojennym. Pasja życia, Irving Stone, Marek Teller, Zagadka Inny Benity, aktorzy kontra kolaboranci. To jest autor, który odnalazł powojenne losy Inny Benity, aktorki kina międzywojennego, która uważana była za tą aktorkę, która zginęła w czasie powstania warszawskiego. Okazało się, że jednak nie i swoje lata powojenne spędziła w Stanach Zjednoczonych. Następnie mój ulubiony pisarz, tu mamy akurat Wotum, mówię o Macieju Siembiedzie, oczywiście. Miejsce i imię, Kukły. Teraz czekamy na książkę pana Macieja Katarzys, która ma się pojawić chyba na początku przyszłego roku. Gambit. Trzej Królowie, tajemnica mędrców ze wschodu. Śmiech przez łzy. To jest opowieść o Adolfie Dymszy, czyli Dotku. Tu przyszedł. Bruno, Anna Kaszuba-Dębska, biografia Bruno Schulza i Emilia Kiereś, Lapis. Emilia Kiereś to jest córka Małgorzaty Musierowicz, tej, która napisała cały cykl o Jerzycjadzie. No i teraz zaczynamy tutaj od tej strony. Dwie części
Terego Preczeta, Zbrojni i Na glinianych nogach. To jest teraz nowa edycja Świata Dysku, którą można też zaprenumerować. Ja te dwa tomy kupiłam normalnie w kiosku za 17 zł. Nówki. Krzyżacy, Ziemia Obiecana, Dzieje Grzechu. Tu nie ma co wyciągać. Tu jeszcze u góry jest książka Wielka Gra. Zresztą w tym roku był konkurs chopinowski. Niedawno mieliśmy okazję go oglądać. Sergiusz Piasecki, Adam i Ewa. Sergiusz Piasecki mnie zainteresował, ponieważ napisał bardzo nagradzaną i cenioną książkę Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, ale nie było na stronie wydawnictwa tamtej, więc wzięłam tą, żeby przeczytać. Podoba mi się okładka tej książki, ta para tu idąca. Dalej mamy Wiek Kapitału 1848-1875 i druga część 75-1914, to jest już Wiek Imperium. Następnie Czas wolny w PRL Wojciecha Przylipiaka. Dalej Maciej Siembieda 444. Tutaj trochę układam te półki teraz kolorami okładek, dlatego ta bardziej mi pasowała tutaj do tych kolorków. Tak, kiedyś układałam tematycznie, czyli na przykład jeżeli dwudziestolecie międzywojenne, to w jednym miejscu. Potem czasami układałam wydawnictwami, czasami układałam autorami. A teraz kolorami, tak przeważają kolory grzbietów okładek. Posełki. Spotkajmy się, zanim przyjdzie zima. Saga historyczna Zbigniewa Zborowskiego. I trzy części Sławomira Kopera i Tomasza Stańczyka. Ostatnie lata polskiego Wilna. Ostatnie lata polskich Kresów. Ostatnie lata polskiego Lwowa i na końcu Ostatnia cyganeria Tadeusza Witlina. To też jest książka o dwudziestoleciu międzywojennym. Zresztą jest pięknie i bardzo bogato ilustrowana jest. Ma mnóstwo zdjęć i miło się ją czyta. Dobra. Te książki wróciły na swoje półki. Idziemy wyżej. Jesteśmy już wyżej. Tutaj mam całą kolekcję Terego Preczeta. Oczywiście tylko część tych książek, ponieważ Świat Dysku jest bardziej rozbudowany. Natomiast wiele mam na czytniku, więc nie wszystkie tutaj mam. Mam Mord, Czarodziejstwo, Kolor Magii, Carpe Jugulum, Równą Magicznienie, Straż, Piramidy, Muzyka Duszy i Złodziej Czasu. Teraz je stąd przełożę, żeby odkryć to, co jest pod spodem. Tu jest taki trochę miszmasz. Czyli tak, Baśniobór, Złoto nazistów, to jest taka kieszonkowa książeczka. Dalej, Agent jego świątobliwości, Karola Kowala, Olga Boznańska, non-fiction, Angeliki Kuźniak. Dalej Adam Bachtaj, mój ulubiony pisarz z dzieciństwa. Bardzo lubiłam film Wakacje z duchami. Uwielbiam książkę Podróż za jeden uśmiech. A tu jest Uwaga, czarny parasol. I mam jeszcze Kapelusz za 100 tysięcy. To takie właśnie dziecięce przygodówki. Tu następny mój ulubiony pisarz z dzieciństwa, czyli Zbigniew Nienacki. Jego historie o panu samochodziku spowodowały, że moja miłość do historii jakby zakwitła w dzieciństwie i trwa do dzisiaj. Tu jest akurat Pan samochodzik i uroczysko, bo tej jeszcze nie przeczytałam w ramach takiego rereadu, natomiast wszystkie pozostałe części mam w pokoju, gdzie są książki dla dzieci, dziecięce. I tam rządzi oczywiście moja córka młodsza. Tu jest Awantura o Basie. Też chciałam sobie zrobić taki reread po latach. Do tego dokupiłam Szatana z siódmej klasy. Mam jeszcze Szaleństwa Panny Ewy. I to czeka na swoją kolej. Tutaj trzy książki historyczne o wielkich bitwach.
czyli Minnesota 1862, Sun Creek 1864. Wszystkie to są Jarosława Wojtczaka, którego jako pisarza tych książek historycznych uwielbiam. I Kaloden Mur Jarosława Wojtczaka. Ta książka to jest wiadomo pokłosie serialu Outlander i książki Obca, którą kiedyś czytałam z wielkim zamiłowaniem. Weiser Dawidek Pawła Hylle. Nigdy nie pamiętam, jak się czyta nazwisko tego autora. Podobno świetna książka czeka na swoją kolej. Jarosław Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim. Zofia Naukowska, Granica. Tu bajki po angielsku. Starożytna filozofia chińska. Kaligula. Stryjeńska. Marek Teller, Zapomniani artyści II Rzeczpospolitej. To właśnie tutaj opisał powojenne losy Inny Benity, które rozwinął w książce przed chwilą, którą wam pokazywałam. Cesarz Kapuścińskiego, następnie piękne wydanie Lobbystów z ośrodka Karta. Pierwszy tom, drugi tom, czyli zachodni rzecznicy polskiej niepodległości, wspomnienia z lat, których Polska starała się o uzyskanie niepodległości. Kolejna książka Marka Tellera, najnowsza, Upadły Amant, to jest historia Igosyma, też bardzo ciekawy aktor przedwojenny, który tak naprawdę został zapamiętany tylko z powodu tego, że został zastrzelony przez państwo, polskie państwo podziemne, które wydało na niego wyrok za kolaborację z Niemcami. Następnie mamy Wielkie Mocarstwa wobec Polski Jana Karskiego i Winnicka Łazarewicz 1986, Czasy nadchodzą nowe. Czytałam z tej serii, mieli wydane 45 kurczę, nie pamiętam teraz tej autorki, która wydała ostatnio książkę Wojenka. Była bardzo fajna. 56 już mniej mi się podobał. No i to jest jeszcze 68, który czeka na swoją kolej. Do przeczytania. No i teraz półka tutaj najwyżej, taka zielono-niebieska. Zacznę tutaj od tej strony. Trzy tomy cyklu Egipski sędzia, Zamordowana piramida, co my tu mamy, Prawo pustyni, może wezmę je na dół, bo tam jeszcze z tyłu będzie drugi rządek, i Sprawiedliwość wezyra. Następnie Imperium, Podróż po cesarstwie rzymskim śladem jednej monety, Alberto Angeli. Przeczytałam jego książkę Jeden dzień z życia tam cesarstwa, czy jakoś tak. Bardzo mi się podobała i dlatego kupiłam jeszcze to i mam jeszcze jego Kleopatrę, którą tak przeczytałam do połowy i muszę ją dokończyć. Aleksander Krawczuk, Neron. Bardzo lubię starożytność, dlatego te niektóre książki tak czekają u mnie na przeczytanie, bo nie chcę... Chcę trafić po prostu na dobry moment, żeby je przeczytać. Ania z Avonlea. Tu mam Anię z Zielonego Wzgórza, też z tej serii, tak ona wygląda. To jest seria z wydawnictwa Wilga, w bardzo fajnym takim mniejszym formacie, tu jak zobaczycie z innymi książkami, w mniejszym formacie, na bardzo fajnym papierze, ale co najważniejsze, to jest całkiem nowe, takie uwspółcześnione tłumaczenie tej Ani, dlatego z chęcią kupiłam, mam jeszcze... Zaraz wam pokażę, mam jeszcze chyba Anię na uniwersytecie. One są bardzo kolorowe, wychodzą... Tutaj coś się przetarło. Wychodzą na bieżąco jakby, więc wyszły teraz trzy tomy. No i bardzo jestem ciekawa właśnie tego nowego, zmienionego trochę tłumaczenia. Dalej, Pan Samochodzik i Skarb Atanaryka. Imię Róży. Wiatr od morza, Sny o Warszawie. Tam z tyłu widać Tolkien,
Władca Pierścieni, Niedokończone opowieści Silmarillion, po angielsku z Pingwina, Alicja w Krainie Czarów i Phantom of the Opera. Tam są jakieś książki po angielsku, potem Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Teraz tu wracamy. Gawędy o zmierzchu, o ludziach, rzeczach i sprawach. Dalej Świat dysku, Blask fantastyczny. To bardzo ciekawa książka, Skrzydła nad Polską. Amerykańscy piloci ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej. To wspomnienia też wydane przez Kartę. Klechdy sezamowe Bolesława Leśmiana. Edith Wharton, Wiek niewinności. Mam jeszcze w innym wydaniu, które zaraz Wam pokażę. Wojna futbolowa Kapuścińskiego. Tam z tyłu znowu angielski. Podręcznik ze studiów Historia doktryn politycznych i prawnych. Tamara Łempicka, Sztuka i skandal. Bieszczady, dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami. To kupiłam dlatego, że jest patronat medialny literackich, których bardzo lubię i zawsze regularnie oglądam. Trzy wiedźmy Preczeta. Dzwony o zmierzchu, wbrew wszystkiemu. To jest powieść wydana przez wydawnictwo Pascal, dziejąca się właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Joanna Jaks. O Jezu, już mi tak niewygodnie. Smak wolności i drugi brzeg. Przeczytałam Córkę fałszerza i bardzo mi się podobała, dlatego postanowiłam kupić dwie kolejne jej książki. I tam z tyłu Vincent Sewerski, Nielegalni i Para w ruch też Terego Preczeta. I angielski. Dobra, przesuwamy się dalej. Tu znowu takie książki, które są w dwóch rzędach i spróbuję Wam je pokazać. Przede wszystkim tutaj kolekcja Kraszewskiego, Brul, Matka Królów, Hrabina Kosel, Biały Książę, Lubonie i Stara Baśń. Te książki są do kupienia z wydawnictwa Hachette. I z wydawnictwa Hachette mam również kolekcję Romanse Wszechczasów. I tutaj kupiłam tak. Małe kobietki, Wiek niewinności, Niebezpieczne związki, Duma i uprzedzenie, Wichrowe wzgórza, Szkarłatna litera, Czerwone i czarne. Może wyciągnę jedną, żeby Wam pokazać, że książki te mają piękne okładki. I to jest jedyna ich zaleta, ponieważ wydane są bardzo niestarannie, jest bardzo dużo literówek. O tym zresztą kiedyś mówiłam na Instagramie i pokazywałam nawet przykłady. Trendowata, którą czytałam, właśnie tutaj jest mnóstwo znaczników, między innymi literówek zaznaczonych, bo nie tylko. Namiętni kochankowie, Anna Karenina w dwóch tomach, Dziwne losy, Jane Eyre, Kochanek Lady Chatterley. Teraz wrócę tutaj, żeby przesunąć te i pokazać, co jest dalej. Ania na uniwersytecie z tej serii Wilgi, o której Wam przed chwilą mówiłam. Dalej Anna Przedpełska-Trzeciakowska na plebanii w Hayward. To bardzo doceniała tą książkę Nicola Dr. Book, która mówiła o niej, że autorka jest miłośniczką, chyba i tłumaczką sióstr Bronte i bardzo jej się ta książka podobała. Nie wiem, jeszcze nie czytałam. Tu w ogóle są takie różowe, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Charlotte Bronte Shirley. Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. I ostatnia z tych różowych, Moje wyspy. Kobiecość w stylu vintage, ironicznie i na serio. I tu wracamy dalej. Wielki Gatsby. Potem rozważna i romantyczna, wydana pod innym tytułem, Rozsądek i romantyczność. Agnes Grey, Plac Waszyngtona, Powiew wiosny, Dom na wrzosowisku i trzy tomy Targowiska próżności. Te książki naprawdę pięknie się prezentują. Są w twardej oprawie, takiej trochę spłótna, ale mówię, no w środku ja jestem bardzo wyczulona na wszelkiego rodzaju literówki, wszelkiego rodzaju błędy, niedociągnięcia. Nie wiem, skąd w ogóle zmiana nazwy. Na przykład takiej książki jak Rozważna i romantyczna, czy to jakieś inne tłumaczenie. Nie wiem, już nie wnikałam, nie dociekałam. Tyle kupiłam, tyle mam, więcej nie zamierzam. Przechodzimy zatem do następnej półki.
Teraz zaczynamy od góry. Krzyżowcy Dana Jonesa, potem taka bardzo gruba książka o Karolu Szymanowskim, Danuty Gwizdalanki, Uwodziciel. Dalej dwie książki takie polsko-angielskie, Sherlock Holmes. One są wydawane w takiej wersji, że na jednej stronie jest tekst angielski, na drugiej jest po polsku. To jest pierwszy, to jest drugi tom. Dalej Dzikowy skarb Karola Bunsza, który kupiłam za 2 zł na jarmarku dominikańskim. I niedawno przesłuchałam na Storytel w audiobooku tą książkę. Bardzo mi się podobała. Taka herezińska, ale w takim wcześniejszym PRL-owskim wydaniu. Ja pamiętam, że czytałam tą książkę właśnie w dzieciństwie i byłam zachwycona, więc teraz to był taki w zasadzie, no nie, może nie reread, ale taka podróż sentymentalna. Następnie Kościuszko, Mozart, Jeden dzień w starożytnym Rzymie, Alberto Angeli, to już Wam mówiłam, właśnie mam jego jeszcze dwie inne książki. To jest taka półka, w ogóle nie wiem, czy widać, czerwono-pomarańczowa trochę. Następnie Harry Potter, J.K. Rowling w wersji anglojęzycznej, Terry Pratchett, o tu stoi tak boczkiem, Eryk. Soda oczyszczona, Leopold Tyrman, Dziennik 1954, Podwójne życie damy z gronostajem, Bill Bryson, czyli Krótka historia wszystkiego po angielsku i Magdaleny Ogórek, książka Lista Wächtera i teraz najnowsza, ostatnio wydana, Kat kłania się i zabija. Zobaczcie, jaka piękna okładka i intrygujący tytuł. Także to będzie o zaginionych dziełach sztuki, tu zresztą jest Złota Dama na okładce, która przywołuje tą słynną sprawę z odzyskaniem obrazu Gustawa Klimta. Tutaj jest taka półeczka jasna, ale trafiło się tu Quo Vadis. Indianie i blade twarze Jarosława Wojtczaka. To jest właśnie ten pan, który pisze świetne historyczne książki, którego bardzo lubię. Następnie dwutomowy Berlioz, Pamiętniki Berlioza. To jest wydawnictwo poznańskie. Książka jest o tyle ciekawa, że z tyłu ma normalnie płyty i można odsłuchać, posłuchać twórczości Berlioza. No, jestem zachwycona tym wydaniem. Pionierzy, Mayflower, Benjamin Franklin, bo bardzo lubię właśnie tą kulturę amerykańską, stąd te książki i o Indianach, i o tych pionierach, i właśnie o Benjaminie Franklinie. Tu mam takie dwie pamiątkowe, które pamiętają czasy liceum Mistrz i Małgorzata Wichrowe Wzgórza. Widać, że te książki trochę już przeszły, ale były czytane przeze mnie po prostu od deski do deski, raz, dwa, trzy i może więcej. Jak zrujnować królową? To jest w ogóle książka dla mnie zagadka, ponieważ to jest książka, wydawało mi się, że to jest jakiś romans, a to Maria Antonina, Skradzione diamenty i skandal, który zachwiał tronem Francji. I tą książkę polecała na swoim kanale Agnieszka Kalus, dobrze chyba pamiętam. To jest tłumaczka i prowadzi kanał Czytam, bo lubię. No uwielbiam tą kobietę. I właśnie ona poleciła tą książkę, że to jest książka historyczna. W życiu bym nie zwróciła uwagi na tą książkę. Więc oczywiście kupiłam, czeka u mnie w kolejce tylko na przeczytanie. Szalona miłość wydawnictwa Czarna Owca, to jest wprowadzenie do opery. Aleksander Wielki. Następnie 13 grudnia, Świadectwa stanu wojennego, to też ośrodek Karta. I bardzo lubiana przeze mnie seria z wydawnictwa Czarnego. Tu ciągle zmieniają mi się te pozycje. Teraz mam Izbica, Izbica Rafała Hetmana. U nas każdy jest prorokiem o Tatarach. I ostatnio kupiłam Tomasza Słomczyńskiego, Kaszebę, jako że mieszkam w Gdańsku, więc mam nadzieję, że dowiem się tutaj z tej książki jakiś ciekawych rzeczy o Kaszubach. No i na końcu tej półki Marek Łasko, Piękni dwudziestoletni, to też kupiłam z polecenia pana literackiego, SPQR Mary Bert, którą bardzo lubię,
oglądać, bo ona świetnie opowiada o starożytnym Rzymie i w tej konwencji też starożytnego Rzymu Oktawian August i Cezar. Półka niżej to jest półka moja ulubiona. To jest półka, w której gromadzę książki związane ze starożytnym Egiptem. Więc jeżeli temat Was nie interesuje, to możecie ten filmik w tym momencie przewinąć, ponieważ będą teraz książki typowo egipskie. Dużo tutaj mam nowych. Ostatnio zakupiłam i w księgarni, i w antykwariatach, bo są bardzo fajne ceny, więc za parę złotych można kupić ogromną porcję wiedzy. No i teraz przejdźmy. Tu jest mity i symbole starożytnego Egiptu Andrzeja Niwińskiego. Ta książka to jest chyba jedna z lepszych książek, jakie ostatnio czytałam. Cywilizacja miedzi i kamienia Jadwigi Lipińskiej. No uwielbiam tą książkę, tu jest tyle ciekawostek, a kupiłam ją naprawdę za grosze w antykwariacie. Kleopatra. W cieniu Dżasera Karola Myśliwca to jest opowieść o wykopaliskach naszej polskiej ekipy w Sakarze. I tutaj też bardzo ciekawie jest wszystko opisane. Siedem Kleopatr, Świderkówny, Echnaton i Nefertiti. Dalej Mirosław Barwik, Bitwa pod Megiddo. Hatshepsut, tutaj dwie po angielsku, Ancient Egyptian Poetry and Prose. I o mitach, mity, legendy, Louisa Spensa. Dalej Karola Myśliwca, Pan obydwu krajów. Historie nieznanych historii, też pani Świderkówny. Szyf Egiptu, o Szampolionie i odkryciu hieroglifów. Świetna książka. Jak zaginiona cywilizacja została na nowo odkryta. To jest z kolei książka nie o samym Egipcie, nie o historii Egiptu, tylko o historii egiptologii. Do tego niedawno zamówiłam sobie na Amazonie. Spróbuję tutaj sięgnąć. Film. To są trzy płyty właśnie uzupełniające tą książkę. Tajemnice papirusów, opowieści z nad Nilu. To jest bardzo ciekawa pozycja, ponieważ to są opowiadania egipskie, które można przeczytać normalnie w literaturze naszej, takiej egipskiej, tłumaczonej głównie przez Tadeusza Andrzejewskiego. Natomiast Filip Taterka dokonał jakby nowych tłumaczeń i nawet nazwy są trochę inne, więc tak ciężko się przestawić. Niemniej jednak pozycja bardzo interesująca, ciekawa i wartościowa. Tu jest cała historia zebrana w jednym tomie, Powstanie i upadek starożytnego Egiptu. No i książki z mojej ulubionej serii Państwowego Instytutu Wydawniczego. To jest ta seria Ceramowska. I mamy tak, pierwsze słowo. Księga Wychodzenia za dnia, czyli to są tajemnice Księgi Umarłych i bardzo przeze mnie lubiana i ceniona Starożytny Egipt, Anatomia Cywilizacji Barego Kempa. I tu jeszcze dwie, taka malutka Memphis i Paula Johnsona, Cywilizacja Starożytnego Egiptu. Bardzo lubię tego autora, jego zresztą mam też książkę Paula Johnsona, Historia chrześcijaństwa. A tutaj na tej półeczce, tu już tak bardziej jest pomarańczowo-piaskowo, też Egipt ciąg dalszy. Czyli co my tu mamy? Egipt, ostatnie wieki imperium. To jest już okres taki późny, opisany w Egipcie. Ramzes Wielki, Jan Asman, Mat, Sprawiedliwość i nieśmiertelność w starożytnym Egipcie. Tu o hieroglifach pana Ćwieka. Podróż po Egipcie faraonów. Żaska. Tak myślę, że czyta się to francuskie nazwisko w ten sposób. Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu. Sekrety Egiptu faraonów. Egipcjanin Sinue, to jest książka, którą uwielbia Dorota Zabukowana. I tą książkę ona uznała za książkę, swoją książkę roku.
Ja dwa razy zabierałam się za tą książkę. Może też źle do niej podchodziłam, dlatego dam jej trzecią szansę i może będzie tak samo jak ze Szczygłem, że jak już przeczytałam do końca Szczygła, też po trzecim podejściu, to uważam, że jest świetna i naprawdę się zakochałam w tej książce i mam nadzieję, że tak samo będzie z tym Egipcjaninem Sinuhe. W Słońcu Egiptu z Dziejów Podróży nad Nil, dwa tomy Necho Dariusza Kiszczaka, następnie nowość od Achenatona do Mojżesza. Tutaj są dwie formy nazwy tego faraona. Ja raczej stosuję i większość podręczników mówi o Echnatonie, a tu jest Achenaton. Następnie klasyczny język egipski Albertyny Dębskiej. No mam zamiar się trochę pouczyć hieroglifów, zobaczymy jak mi to pójdzie. Egipt przed piramidami, czekając na Herhora Niwińskiego. Egipcjanki w starożytnym Egipcie. Cezar, Kleopatra i bogowie Egiptu. Skarabeusze egipskie w cieniu piramid, hieny i lotosy i ostatni nabytek, poczet faraonów Bogusława Kwiatkowskiego. To jest dopiero cegła i została na szczęście niedawno wznowiona przez Iskry. Półkę niżej mam filmy z mojego ulubionego serialu Luis. To jest taki kryminał. Teraz leci zresztą na BBC First. Można oglądać. Cała seria filmów. Wszystko związane z Egiptem. I tutaj jeszcze książki. Mitologia starożytnego Egiptu i sztuka egipska w czterech tomach. Tak, kiedyś były wydawane albumy w małym formacie, trochę treści i ogromna ilość czarno-białych ilustracji. To też mam z jakiegoś antykwariatu. Tutaj cała seria, tu mam taką ładną zakładkę. Tutaj cała seria z wydawnictwa Polityka, czyli historia, różne biografie, w takiej formie, takiej broszurowej. Tu na wierzchu też Wam coś pokażę. To jest, uwielbiam taki magazyn, który czytam regularnie. I to z kolei jest, no niestety po angielsku. Znaczy, radzę sobie, ale chodzi o to, że niestety, bo duża część społeczeństwa naszego polskiego po prostu nie ma dostępu do takiej wiedzy. Piękne ilustracje, wspaniałe artykuły. No jest na czym oko zawieść. Uwielbiam ten magazyn. Jest jeszcze drugi Ancient Egypt, ale tutaj go akurat nie widzę. No i ostatnia półka, tutaj najniższa. Tu jest raczej najwięcej średniowiecza. Czyli tak, Leonardo da Vinci, Na urodziny potęgi, wszystkie podboje Bolesława Chrobrego, Antoni Gołubiew, Puszcza, to z kolei Gra w Zero, vlog literacki, bardzo poleca tą książkę. Skusiłam się i nawet zaczęłam czytać, ale po prostu jest napisana takim językiem, że no, czyta się ciężko, chociaż wszyscy mówią, że jest po prostu świetna, więc na pewno do niej wrócę. Bolesław Leśmian, biografia. Mój ulubiony temat średniowieczny, czyli krzyżacy. Świt narodów europejskich Benedykta Ziętary, to jest też już klasyk taki. I w komnatach Wolfhall, to jest takie wydanie polskie, to jest akurat książka po angielsku. Muszę tutaj wyjąć te, żeby Wam pokazać, co jest w drugim rzędzie. W drugim rzędzie mamy
Tadeusz Manteuffel, Historia powszechna średniowiecze, Józefa Wolskiego, Starożytność. To kupiłam dosłownie, nie wiem, po 2-3 zł w antykwariacie ostatnio. Autobiografia Charlesa Chaplina, to mam od zabukowanej Doroty, którą serdecznie pozdrawiam. Wrogowie, Historia FBI. Dalej jest Brzydka Królowa, Wiktorii Gisze, o Elżbiecie Rakuszance. Co tu mamy? Poczet Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Malborku. Lukrecja Borgia, Tyrman Zły, Hanneman Chwina, Janosik i Andrzej Sapkowski, Świat Króla Artura oraz Krzysztof Bohus, Wachmistrz. Teraz tu. Krótka historia archeologii. Dołęga, Mostowicz, Pechowy, Literat i inne opowiadania. Muszę teraz to tak przekładać. Przedwiośnie. Harald Pięknowłosy, Henryk Sandomierski, Polski Krzyżowiec, Rycheza, Kazimierz Odnowiciel. Co my tu jeszcze mamy? I tam leżą. Wywiad Polski Zapiastów i Jagiellonów. Borgia, Życie w średniowiecznym zamku, Ostatni Stuartowie, Bitwa pod Płowcami, Borgiowie, Maria Stuart, Elżbieta Wielka. I to wszystko. Tutaj są jeszcze jakieś albumy i to są całe moje półki książkowe, które Wam przed chwilą zaprezentowałam. Koniec tego Bookshelf Tura 2021 i zapraszam na swój kanał. Trzymajcie się ciepło. Cześć!